Witajcie moi mili. Dziś zrobimy sobie pyszną sałatkę, która będzie świetnie pasować na święta, jak również na wszelkich imprezach rodzinnych. Mam tu już ugotowany, wystudzony tortellini, seler konserwowy i wrzucę sobie już do miski. Kukurydza. Papryka konserwowa. Szynka. Ja tu mam akurat schab wędzony, pokrojony w takie drobne paseczki. Ser żółty, również takie słupki. Por, który był wcześniej sparzony i wystudzony. Oraz jajka. Już też już są pokrojone. Wszystko już mam w miejsce. Teraz zabieramy się za zrobienie sosu. Mam już tutaj naszykowane 3 łyżki majonezu, 2 ząbki czosnku, przycisnę przez praskę, 2 jogurty. Naturalny, tak około 200 ml. Pół tego dużego opakowania. Teraz sobie posolimy. Trochę pieprzu. I ja pójdę teraz po koperek. Ja użyję akurat mrożonego koperku. Świeżutki. Ogródeczka. Dam takie 3 łyżki. Dołożę sobie jeszcze z pół łyżeczki cukru. Oraz dodamy łyżeczkę musztardy. Teraz to wszystko sobie zblendujemy. Teraz sobie spróbuję, czy potrzeba dosmaczyć. Jak dla mnie za mało soli, więc jeszcze trochę dorzucę. I nasz sos jest już gotowy. Teraz nasz delikatny sosik wlewamy do sałatki i musimy wszystko razem wymieszać.
I sałatka jest już gotowa. Nasza sałatka jest już gotowa. Przełożę sobie do miski. Piękna, kolorowa, bardzo delikatna. Tortellini możecie sobie ugotować takie, jakie lubicie, bo są różne smaki. Teraz jeszcze posypię trochę koperkiem. Zobaczcie, nasza sałatka już jest na stole i takim pysznym akcentem chciałam się z Wami pożegnać. Dziękuję ślicznie za oglądanie filmiku. Jak zawsze zapraszam na ponowne. Jak się podobało, łapki w górę. A ci wszyscy, którzy jeszcze nie subskrybowali nasz kanał, zapraszam do subskrypcji. Dziękuję.